ostatnio byłem na takiej imprezie, jednym z prelegentów byłem na tej imprezie i tam miałem okazję porozmawiać z ludźmi z całej Polski i z branży części zamiennych i warsztatów, tych premium warsztatów oczywiście w sieci. I wszyscy mają takie same zdanie jak moje w tej kwestii, że serwis już niczego nie gwarantuje. Oczywiście nie obrażając się, po prostu niczego nie gwarantuje. Na pewno są miejsca, gdzie jeszcze trzymana jest ta jakość, dbałość o szczegóły, detale, odbiera się telefony. Mniej więcej na tę chwilę wydaje mi się, że bijemy na głowę. Te przynajmniej miejsca, gdzie ja mogłem być i widziałem obsługę. Może są mili i nie da się wyprowadzić z równowagi, tak jak u nas. Lokalnie sam wiem, po sobie nie świecę przykładem anioła i miłego mechanika, ale za to jest odpowiedzialność i robota po naszej stronie. Przeważnie jak tak daleko jedziecie w tamte miejsce odebrać samochód, to potem już jest za późno, żeby go jeszcze raz zostawić i rzucić pod ścianą. Chociaż był taki przypadek, już nie będę mówił gdzie, bo pewnie wiecie, jedna z marek nowych parę lat temu odbierałem samochód, dojechałem do warsztatu i przyjechał za mną z salonu sprzedawca i mówi: słuchaj, a to dobrze wszystko za tym? Ja mówię, że a co miałbyś? Przecież ma tylko 3 km. Przyjechałem tam z jednym części miasta. No bo taka plama oleju była pod samochodem. No czy otworzyliśmy tę maskę, auto 3 km, to wszystko olejem poblowane. Ja mówię: nie chcę tego auta. Dobra. Zabrali ten samochód na lawetę. Pojechali i ja tutaj chciałem zagwiazdożyć. I mówię: nie odbieram, sprzeda się mi zepsute, mam prawa konsumenta, tak jak tu u nas w warsztacie się odbywa z klientami, że oni wszystko wiedzą dobrze, wy wiecie dobrze, ja wiem jeszcze lepiej. W każdym razie postał to auto 3 miesiące, podkuliłem ogon, bo trzeba było raty płacić kredytu, zabrałem ten samochód i przestałem pyszczyć o tych systemach bezpieczeństwa. Tak na krótko, ten tak szeroko rozumiany ADAS. Więc do systemu bezpieczeństwa, jak wcześniej już mówiliśmy tam na zapowiedzi, należą czujniki parkowania. To akurat nie ma czujników parkowania, bo jest kamera. Kamera jest zamontowana tutaj, tak? Pewnie wszyscy już widzieliście, że jak się cofa, to są linie takie umowne toru jazdy i one odpowiadają z reguły rzeczywistości temu toru jazdy. No ale to ktoś sobie tam wymyślił, że jest kamera. No i tak zamontował. Czasem jest i kamera, i czujniki. Ten na przykład nie ma z przodu czujników, ma tylko tą kamerę z tyłu. Teraz jeśli chodzi o kolejną rzecz, ABS to też jest system wspomagania kierowcy, zwany tym ADAS-em. Są radary z przodu w tym pojeździe, które jakby informują o przeszkodzie, bo ma tempomat aktywny. Czyli nie chodzi o niego akurat, tylko o to, co on ma zamontowane. Więc on potrafi dojeżdżając do przeszkody i w sytuacji, kiedy nie widzi reakcji kierowcy, potrafi sam zahamować do tej przeszkody, jak macie załączony tempomat aktywny. To jest kolejny system. Zapniecie sobie tam 120, 130 na jakiejś drodze szybkiego ruchu i on sobie tym swoim pasem jedzie. I na przykład ktoś przed Was wjedzie, on sobie wyhamuje, zwolni w odpowiedniej odległości, zawsze tej samej. Odległość można zmniejszyć lub zwiększyć z tego dojechania do pojazdu poprzedzającego. No ale sobie zahamuje, ktoś tam zjedzie się na inny pas, on dalej pojedzie. Rozpoznaje znaki, tak w takim systemie, w układzie. Auta bardziej rozbudowane tu mają i z boku, rzut z góry, że jakby wydaje Wam się, że patrzycie na to gdzieś tam z drabiny na ten samochód, jak on wjeżdża dzięki kamerom, w lusterkach i innych rzeczy. Nie ze wszystkimi miałem do czynienia. Wcześniej jakby nie bardzo mnie to interesowało, aczkolwiek już teraz w każdym pojeździe nowej generacji jest to zamontowane i nie będzie wyjścia, trzeba będzie z tym sobie jakoś poradzić. Wracając do takich najważniejszych rzeczy dla użytkownika, to jest ta procedura. Właściwie wykonana usługa w takim pojeździe, ona w tej chwili to już się nie da, że tam fajnie wyczyściłem szmatką, wszystko czyściutkie było, otuściłem, założyłem podkładeczkę i już jest super. Nie. Tutaj wymieniając końcówkę drążka, musicie ustawić zbieżność, potem zrobić adaptację systemu wspomagających, czyli mieć te tablice i inne rzeczy. Zmienicie lusterko, to samo. Wymienicie zderzak, to samo. Coś się zdarzy z kamerą, gdzieś tam w śniegu przyczepiecie, się wyłączy, to samo. Właściwie 50% usług wykonywanych przy tym pojeździe wymaga adaptacji systemów. Po co? No po to, żeby auto wiedziało, że jest w łuku, czyli ten system kontroli pasa ruchu, czyli coś takiego, nie wspominam o tym, to też jest system wspomagający, że widzi dwie linie, lewo, prawo linię i on się porusza między liniami. Jak beton, za przeproszeniem. I teraz
na łuku drogi, czy tam na prostej drodze, tak naprawdę możecie na jakiś czas puścić kierownicę i on sobie będzie płynnie jechał po łuku, po prostej, ciągle trzymając się w tym obrębie wyznaczonego pasa. I jeszcze do tego czytając znaki. Więc ważna jest ta adaptacja, no bo ona ma znaczenie dla bezpieczeństwa. Czyli tak, auto poprzedzające, przeszkoda, no i utrzymanie się w tym pasie ruchu. Czyli to musi być perfekt zgrane. Sam system odchyłek od normy nie poinformuje, że jest coś nie tak. No po prostu jest za głupi jeszcze, nie rozumie. Dlatego może się przesunąć tam na lewo po takiej jakiejś naprawie bez tej adaptacji na prawo. Później zahamować, dużo wcześniej zahamować. I możliwe, że osoba, która jest mało doświadczona, nawet nie pozna tego, że coś niedobrego dzieje się w samochodzie. Dlatego właśnie na tym szkoleniu, na którym byliśmy ostatnio, mówiono nam, żeby na to zwrócić uwagę, bo wszystko dobrze jest dobrze, ale jeśli by coś się wydarzyło poważnego i coś się stało, no to pierwsze to by szukano, co ostatnio było naprawiane. No ostatnio było na przykład naprawiane na końcówkę drążka. No dobrze, czy ktoś się zrobił adaptację systemu. Jak wspomniałem, montujecie przyczepkę, adaptacja systemu kontroli trakcji, ABS-u, inne rzeczy. Zmieniacie coś w samochodzie, końcówkę w zawieszeniu, adaptacja systemu wspomagania kierowania. No jest tego dużo, no bo technologia już poszła tak do przodu, że my na razie tutaj jeszcze nie mamy autonomicznych aut, ale już w Europie Zachodniej chyba, to może nie, ale w Chinach. W Europie są już pewne odcinki, ale Chiny, Japonia, tam już auta jeżdżą same bez kierowcy. Także to grubo się rozpędza i tylko nie wiadomo, gdzie się zatrzyma, bo mnie to trochę przypomina czasy tych słynnych filmów science fiction. No i jeszcze jeden temat z zapowiedzi. Miałem powiedzieć na temat autoryzowanych serwisów i serwisów nieautoryzowanych. Tak by potocznie ich nazwijmy, czyli wolny rynek. Czy możemy auto serwisować, czyli podstawowe wymiany oleju, jakieś proste czynności? Oczywiście, że możemy, się okazuje. I wiadomo, o tym było od dawna, teraz się tym coraz częściej to bardziej podkreśla. Oczywiście możemy zmienić olej, możemy proste takie czynności przy układzie hamulcowym, klocki, czy cokolwiek innego zrobić. Najważniejsze tylko w tym wszystkim jest to, że cała ta usługa ma być wykonana w takiej przestrzeni, jak przewidział to producent. I zero odstępstwa od normy. Zero. Czyli jest wiadomo, że jeśli ktoś przyjedzie i powie, że na przykład serwisowy samochód nie przyjechał na przegląd olejowy, no to będą schody. No tak jeszcze to działa. Ale aczkolwiek nie ma prawa wam nikt, jeśli ta usługa, zerwać waszej gwarancji, czy cokolwiek narazić was na jakieś perturbacje z tego tytułu. Na jedną rzecz trzeba tylko zwrócić uwagę, że tak jak wcześniej wspomniałem, musi być to usługa wykonana ściśle według zaleceń producenta, czyli tak, warsztat musi mieć dostęp do bazy danych tegoż pojazdu, tak zwanego kupona. Musi warsztat mieć narzędzia, żeby zwolnić kupon. Kupon to jest tak auto zablokowane, czyli możecie połączyć się testerem diagnostycznym, oczywiście certyfikowanym z pojazdem. Ale na przykład bez złamania kuponu, bez otwarcia kuponu nie skasujecie ani błędów, ani nie z inspekcji olejowej, ani tam żywotności oleju, bo to są dwie różne rzeczy. Ze względu na przykład blizny na rozcieńczenie oleju paliwem, ze względu na DPF-a, czy też inne rzeczy. Czyli musicie mieć sprzęt, żeby złamać ten kupon w sposób właściwy. Potem niektóre marki pojazdów premium mają jakby sugestie, jaki to tam olej zalaliście. I tam na przykład sobie ten z gwiazdo auto, to ma tam podanych, załóżmy wam tam 6 rodzajów oleju. I wy musicie, tam dobry tester oczywiście sugeruje, co to ma być. No ale też w tym jakby dostępie serwisowym musicie, czy tej procedurze serwisowej, musicie odnaleźć ten olej o numerze, bo nie ma tam opisanej lepkości czy cokolwiek innego. Jest podany numer. Numer producenta i norma tego oleju. I to wszystko musicie w właściwy sposób pozaznaczać. Warsztat musi. Wy musicie tylko dopilnować, żeby tylko to było. Musi to być wszystko umieszczone na tej fakturze, na której to jest rozpisane. Czyli tak, filtr taki i taki, o numerze tym i tym, producenta tego i tego. I tak po kolei wszystkie te czynności. Podkładka pod korek oleju oczywiście też nowa, bo to może być jakieś tam odstępstwo od wyznaczenia przez producenta tej jakości. Czyli to wszystko robicie według tego kuponu i z tych sugestii producenckich. Wszystko jest umieszczone na tym dokumencie i to jest dopiero prawidłowo wykonana
usługa. I jeszcze tak bardziej zaawansowane technologiczne rzeczy, do których my też mamy już dostęp, czyli tam wprowadzenie przeglądu do kluczyka, jakieś tam zmiany związane w tym sposobie użytkowania w tym komputerze pojazdu. Już do tego są dane. Jeśli nie mamy, to mamy taką możliwość, to się nazywa pass-through, czyli łączymy się przez ten system diagnostyczny, który posiadamy, oczywiście z dostępem do internetu, tam nas sprawdzą, musimy mieć kartę przypisaną do tego konta kredytowo, tak, bo tam są też potrącane pieniążki za połączenie się z serwisem i łączymy się z serwisem, tak pokrótce oczywiście, w prosty sposób tłumaczę, łączymy się z producentem, może nie serwisem, z producentem pojazdu, z ich bazą danych. My jesteśmy tam rozpoznawalni po tak zwanym tym tokenie, w ten sposób nam nadawane są uprawnienia i cała ta baza danych jest nam udostępniana, załóżmy tam 5 euro za godzinę, 10 euro czy 15, w zależności od modeli. I jednym testerem diagnostycznym, dzięki tym wszystkim połączeniom internetowym, legalnie możemy dokonywać jakichś adaptacji, mamy dostęp do schematów, jakichś tam akcji serwisowych, które akurat są, że możemy dla klienta powiedzieć i kupy innych rzeczy, które dzięki temu możemy zrobić. No ale to wszystko trzeba jakby wypracować, w sensie tego, że mieć ten token, mieć przeczyć sobie ten szlak, zrobić te konto, tester musi być certyfikowany i dopiero wtedy jesteście partnerem dla tego serwisu czy producenta pojazdu. Także zrobicie wszystko to, co autoryzowane serwisy i nikt Wam nie zarzuci, że coś było źle, o ile to wszystkie rzeczy będą wykonane tak, jak mówiłem. U mnie w ostatnich, już to parę lat temu, zdarzyło się, że serwisowaliśmy taki pojazd z gwiazdką. Był w wynajmie krótkoterminowym. Tak, krótko czy długo, to się myli. W każdym razie auto po 3 latach było zwracane do salonu, czy tam do tego, kto go przekazywał do wynajmu, bo to są też firmy, które się zajmują wynajmem takich pojazdów, kupują dużo flotę i wynajmują ją już potem indywidualnie, że kupują dużo flotę, tam 100-200 aut naraz, więc mają zupełnie inną cenę niż my wszyscy byśmy mogli tam się dochrapać takie rabaty. No i pojechał zwrócić to auto i zarzucono mu, że nie był serwisowany, więc on tam powiedział, że tak, że był, że robił to w Suwałkach, bo nie opłacało mu to, musi jeździć tam gdzieś w Polskę, tak, żeby to serwisować i on to zrobił tu, ale w taki sposób. Aczkolwiek nie mógł tego udokumentować, bo oczywiście tak jak większość z nas pogubił te wszystkie dokumenty, które dostał u nas już 4 lata temu, które dostał po wykonanej usłudze. No ale że taką bazę danych posiadamy, więc jemu kopię wydrukowaliśmy. On to dostarczył do serwisu. Nie wspomniałem wcześniej, że miał jakby zarekwirowane w tej swojej puli pieniążków, które w kaucji jakby, które były, 10 tysięcy złotych z tego tytułu, że nie serwisował. No i przedstawił te dokumenty, które właśnie myśmy wygenerowali, a dotyczyły jego pojazdu i tam po krótkiej weryfikacji nastąpił ten zwrot pieniążków, odblokowanie środków i uznano, że jednak on był serwisowany. To taka ciekawostka. Też się baliśmy, bo to był parę lat temu, no i zaczynaliśmy z tym, też nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, nie chcieliśmy, żeby klient naraził się na jakieś perturbacje z tego tytułu. Także to jako ciekawostka. No i właściwie to wyczerpaliśmy nasze możliwości. Do zobaczenia.